pierwszy odcinek, w którym nie byłeś zagrożony. Czy to już jest dla ciebie wygrana? No słuchajcie, chyba było widać po naszej radości, jak staliśmy na środku, że tak się cieszyliśmy z tego, że nie jesteśmy nominowani, że czuję się, jakbym wygrał faktycznie finał dzisiaj z Lenką, bo po raz pierwszy od w ogóle nominacji w tej edycji Tańca z Gwiazdami byliśmy nienominowani, więc ogromnie się z tego cieszymy i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy na nas zagłosowali i no i dzisiaj im się podobał nasz taniec. Jury was chwaliło, czy to oznacza, że już zastanawiacie się nad finałem, a może wygraną? Nie, ja powiedziałem, że my dzisiaj wygraliśmy nasz mały finał i bardzo się z tego cieszymy. To, co będzie dalej, to najważniejsze jest fajnie zatańczyć. No dzisiaj był to też dobry odcinek pod względem tańca, bo jury nas pochwaliło, wygraliśmy pojedynek, więc ważne, żeby teraz nie iść w niżej, tylko do góry, a co będzie dalej, zobaczymy. Fajnie, żeby się tym bawić, już zeszliśmy bardzo daleko i za to bardzo wszystkim dziękujemy. Co ten program pozostawi w tobie? Na pewno naukę tańca i taniec, ale co pozostawi? Pozytywne emocje, ale też ogromne zmęczenie, bo jednak jest to format, który jest męczący, stresujący. No słuchajcie, po ostatnim tygodniu, w zeszłym tygodniu Agnieszka Radwańska, nie wiem czy to o was mówiłem, podeszła do nas i mówi, że ma dobrego psychologa i możemy do niego się zgłosić, bo faktycznie te 5 zagrożeń, tam stoisz, ta pikawa ci chodzi i no jest to stresujące, więc na pewno to będę pamiętał, ale też pozytywne emocje niesamowitych ludzi, których tutaj spotkałem. Bo codziennie spotykam wspaniałych ludzi, no i tu jest naprawdę fajna, są fajni ludzie, jest fajny klimat tego wszystkiego.